Panie Marszałku, Wysoka Izba, mam przyjemność przedstawić stanowisko Platformy Obywatelskiej. Mam również ułatwione zadanie, dlatego że tak naprawdę projekt, który przed chwilą przedstawił poseł Artur Dunin, jest odpowiedzią na to, jakie jest nasze stanowisko wobec pozostałych projektów. W skrócie, stanowisko Platformy można by określić tak. Uważamy, że istnieje w Polsce przestrzeń prawna do zagospodarowania, że i przyszedł czas na to, żeby taka formuła prawna jak związek partnerski mogła w polskim prawie zaistnieć, ale pod jednym fundamentalnym warunkiem. Formuła związku partnerskiego nie może wchodzić na pole małżeństwa. To jest formuła zarezerwowana, usankcjonowana w Konstytucji, więc tak dla związku partnerskiego, ale czegoś obok, a nie zamiast czy wchodzącego na pole małżeństwa. Dlaczego uważamy, że jest dobry czas na to, żeby o formule związku partnerskiego rozmawiać? Z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że w Polsce się rodzi coraz więcej dzieci w związkach nieformalnych. 15-20 lat temu to było 4-5% dzieci. W tej chwili już 20% dzieci rodzi się w związkach nieformalnych i chyba nie ma tutaj pomiędzy nami sporu, że dzieci, które się rodzą w związkach nieformalnych, w sensie prawnym są chronione słabiej niż te, które rodzą się w małżeństwach. Może nam się to podobać, czy nie, jest to faktem. Fakt drugi, oczywisty, że w naszym społeczeństwie wśród 38 milionów ludzi mamy osoby homoseksualne i to są osoby, które czasem pozostają ze sobą w bardzo długich związkach i mimo tego, że są w tych związkach, czy stoją w tej chwili przed taką decyzją, w sensie prawnym są to osoby sobie zupełnie obce. I to jest drugi dla mnie oczywisty powód, dla którego o związkach partnerskich rozmawiać trzeba. Trzeci powód jest taki. Żyjemy w XXI wieku. Nie mam żadnej wątpliwości, że państwo powinno być wygodne dla swoich obywateli i powinno poszerzać te sfery wygód pod jednym warunkiem. Nie przeszkadzając innym formom, które w polskim życiu publicznym są usankcjonowane. I to jest trzeci powód, dla którego o związkach partnerskich warto rozmawiać. Chociaż odwołuję się do propozycji Platformy Obywatelskiej, nie mam żadnej wątpliwości, że reszta czy wnioskodawcy innych projektów tutaj się ze mną zgodzą. Natomiast mam podejrzenia, że nie w całości się zgodzą z drugą częścią, czyli z tym bardzo poważnym ale, nie wchodzenia na teren małżeństwa. Państwo tutaj ma taki egoistyczny cel w ochronie małżeństwa. Małżeństwo to jest zbiór praw, zbiór obowiązków i takie oczekiwanie, że małżeństwo przyniesie dzieci i w dodatku te dzieci będą w takim środowisku bezpiecznym, dającym duże nadzieje na dobre wychowanie i dobry start w dorosłość. Oczywiście w życiu różnie bywa, ale takie jest ogólne oczekiwanie w stosunku do małżeństwa. W związku z tym państwo daje różne instrumenty po to, żeby te małżeństwa były zawierane. Tak? Ja tu mam na myśli ulgi podatkowe, możliwość wspólnego rozliczania się, ulgi czy brak podatku w sytuacjach spadkowych. To są wszystko instrumenty, które mają służyć, to jest koszt dla państwa, ale to są instrumenty, które mają służyć temu, żeby związek małżeński był zawarty. I to jest, myślę, ten punkt, o którym będziemy rozmawiać dalej, dlatego że ten najdalej idący projekt Lewicy w naszym odczuciu wkracza w ten teren zarezerwowany dla małżeństwa. Powiem tak, dwie bardzo ważne rzeczy. Projekt Platformy Obywatelskiej daje gwarancję, i Platforma Obywatelska jest tutaj gwarancją, że wszelkie ekstremizmy, które by pojawiły się, czy pojawiają się w tej dziedzinie, jaką są projekty ustaw o związkach partnerskich, zostaną przycięte. Bo powtórzę jeszcze raz, związki partnerskie tak, ale pod warunkiem, że nie wkraczają na pole zarezerwowane dla małżeństwa. I druga rzecz to jest pytanie, które dedykuję wszystkim tym, którzy albo uważają, że sama rozmowa czy decyzja o związkach partnerskich jest niemoralna, godzi w interes rodziny, narusza tą wspólną przestrzeń wspólnego dobra. Zastanówcie się państwo,
I odpowiedzcie sami sobie na pytanie, czy zapis prawny, który umożliwia lepszą opiekę nad bardzo ciężko chorym partnerem, jest niemoralny, niegodziwy? Czy zapis, który mówi o tym, że kiedy umiera jeden partner, to drugi może pozostać w jego mieszkaniu, godzi w małżeństwo? Zakłóca tę sferę? Czy zapis, który mówi o takim wzajemnym obowiązku dbania o siebie, deprawuje młode pokolenia? No proszę Państwa, no, mam takie przeświadczenie, że tutaj nikt nie odpowie na to tak. Oczywiście, ponieważ jest to projekt ustawy, gdzie każdy głosuje z własnym sumieniem, dyscypliny nie będzie. Projekt jest autorstwa posła Artura Donina. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że powinniśmy pracować nad wszystkimi trzema projektami. Dziękuję bardzo.